Panie burmistrzu Suchowola, w nowym roku i w ogóle już w poprzednich latach bardzo fajnie się rozwija, szybko. Dużo nowych modernizacji, dużo nowych inwestycji i kolejne właśnie w tym roku 2020 projekt obwodnicy w Suchowoli. No właśnie, w sobotę już oficjalnie dowiedzieliśmy się o tym, że obwodnica Suchowoli została ujęta w programie 100 obwodnic dla kraju w ciągu najbliższych kilku lat. To ważna wiadomość dla nas, przełomowa, bo tak naprawdę o tą obwodnicę walczymy już od wielu, wielu lat. No i tak naprawdę nigdy nie byliśmy tak blisko jak właśnie dzisiaj. Mieliśmy przyjemność gościć premiera jesienią w Suchowoli, poruszaliśmy ten temat obwodnicy i cieszymy się, że premier uwzględnił nasze postulaty. No i mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli się cieszyć już z decyzji budowlanych i rozpoczęciu budów. Oczywiście musi to jeszcze potrwać, ponieważ jak widzicie, trwają na razie prace projektowe. Jeszcze w lutym firma, która ją projektuje, chce zorganizować na terenie miasta konsultacje społeczne. Jesteśmy umówieni z niektórymi sołtysami, radnymi z terenu, do której, przez którą przebiega obwodnica, żeby no, spojrzeć spokojnie na ten projekt, sprawdzić, czy będą zachowane wszelkie dojazdy do dróg polnych, miejscowych, aby nie okazało się, że po wybudowaniu będą problemy z dojazdem do pól. Ale przede wszystkim rzecz najważniejsza, no, obwodnica jest ujęta w programie rządowym, a więc znajdą się na te środki na jej budowę. Myślę, że kwestia najbliższych 2-3 lat, kiedy zapadnie decyzja o ogłoszeniu przetargu, bo naprawdę jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. No to początek tej dużej inwestycji. Może powiedzmy mniej więcej, jaką nitką będzie właśnie szła ta nowa obwodnica? Obwodnica zaczyna się zaraz za Kumiałą, a więc na terenie gminy Korycin i ominie wszystkie miejscowości leżące przy ósemce na terenie gminy Korycin i gminy Suchowola. Oczywiście będą zaplanowane zjazdy do tych miejscowości i wyjdzie z powrotem na Starodroże za miejscowością Głęboczyzna. Tam trwa kolejne opracowanie przez inną już firmę od Głęboczyzny w kierunku na Sztabin. Będzie nowa przeprawa nad Biebrzą, nowe mosty również na rzece Olszance, więc ogromna inwestycja, no, którą wyczekiwaliśmy, ale co ważniejsze, przede wszystkim poprawi to bezpieczeństwo, bo rzeczywiście z roku na rok na naszej krajowej ósemce, która przebiega przez miasto, są problemy już z przejściem dla pieszych, z przejazdem przez tą drogę, ale obwodnica to nie tylko poprawa bezpieczeństwa i cisza przede wszystkim w mieście, która ten hałas, który jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Właśnie, my jesteśmy teraz u Pana w gabinecie i cały czas słychać ten szum jadących samochodów, cały czas ten ruch jest bardzo intensywny. To na pewno polepszy i stan dróg, i bezpieczeństwo, o którym Pan mówi. To przede wszystkim pierwsze kolejności, ale to również dalsza perspektywa rozwoju, bo oczywiście wzdłuż tej drogi jest szansa na pojawienie się w lokalizacji związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości, więc zawsze droga szybkiego ruchu ułatwia rozwój danych miejscowości, a ta droga zaplanowana jest na 110 km, a więc dosyć szybko, z dodatkowym pasem na wyprzedzanie, więc myślę, że już niedługo mieszkańcy Suchowoli wreszcie odetną z ulgą od tych tirów. O datach rozpoczęcia jeszcze za wcześnie mówić, ale planowane już są właśnie konsultacje społeczne. Mniej więcej kiedy można się tego spodziewać? Czy wstępne daty są już znane? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wstępnie planuje na 2023 rok ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych, więc tak naprawdę już niedługo. No już praktycznie zaraz. Oby tylko te zapowiedzi się sprawdziły, trzymamy za to kciuki, będziemy tej sprawy pilnować.